Siemka PL, cześć wam wszystkim, witam w kolejnych 2 dniach badziewnych kalendarza adwentowego, czyli dzień poprzedni 20 i dzień dzisiejszy 21. Przejdźmy najpierw do dnia 20, nadróbmy zaległości. Otóż co mieliśmy? M4, A3, E8, Furia. Niespodzianka, bo z tego co udało mi się dowiedzieć, wyczytać, to Wargaming już nie ma praw do tego czołgu, a dalej go sprzedaje w kalendarzu. Nie wiem, może tutaj akurat nie mam pewności do końca, ale podobno tak jest właśnie, że nie ma tych praw do tego czołgu. No i co? No, płacimy. Aha, i on kosztował 133 zł, czyli za ten tutaj napis tu w tym miejscu na lufie Fury płacimy kasę. Spoko. Przejdźmy teraz do drugiego dnia. Czy dzisiejszego badziewnego dnia mamy dzień 21 KW 122, miejsce w garażu 8250 zł, 15 misji i 30 rezerw osobistych, 221 zł i 2 grosze za KW 122. Mamy go w zestawie, ale mamy go również za 102 zł normalnie jako sam pojazd. Zapamiętajmy sobie te ceny na chwileczkę. 221 zestaw, 102,57 zł pojedynczy czołg. A pamiętacie ten zestaw? Dzień 16 IS-2, wersja berlińska. Wyszkolona załoga, braterstwo broni, miejsce w garażu i złota 2750. Wiecie, pamiętacie ile kosztował ten czołg? Zaraz wam powiem. Ten czołg kosztował 133 zł z całym zestawem. A za ten czołg płacimy 221 zł. To jest praktycznie to samo co ten IS-2 berlińska wersja. Wszystko to samo. Działo ma identyczne parametry obrażenia, penetracja i tak dalej. No co? No i nic więcej nie powiem. Bo tak naprawdę nie ma o czym opowiadać. Wczoraj Sherman, dzisiaj nowy czołg KW-122. Odpowiednik IS-2. No i tyle, no. Znowuż nawalone złota. 8250 w ostatnim dniu, w 24. Trzeba sobie to będzie wszystko podliczyć, ile byśmy zapłacili, jakbyśmy tak chcieli codziennie kupować każdą ofertę z tego kalendarza adwentowego i ile byśmy już mieli golda na koncie w tym momencie. Dzień 21. Dzień 20, czyli dzień badziewnych niespodzianek. Jutro mamy mieć M4190GF. Zobaczymy. Pojutrze mamy rudego. Ciekawe ile będzie kosztował. No i dzień 24 dalej jest niespodzianką. No i okej, dobra, wiecie co, no bo szkoda moich słów. Naprawdę te 2 dni ostatnie to jest porażka, nie? Co pokazali w tym kalendarzu adwentowym. Minus 10% zniżki. O jest, 23 zł. Okej. Dobra, na razie tyle. Cześć.